kończy się wolna sobota. Już jedziesz no suk, znów buty obruk, ktoś do drzwi gwałtownie łomota. Zielona wrona, dziób ząbek szamerowany. Kto nie dał drablaka, kto nie chciał zakrakać, ten został internowany. Grudniowy wstał świt, nie wiedział nic nikt, milczały jak grób telefony. Aż radiowóz sam ogłosił, że stan wojenny jest wprowadzony. Zielona wrona, dziób ząbek szamerowany. Kto nie dał drapaka, kto nie chciał zakrakać, ten został internowany. Świetlica, rowerek, a potem spacerek, albina zaś duma rozpiera. Nie siedzi ekstrema, pożytku z niej nie ma, my Polskę zbudujemy od zera. Zielona wrona, dziób ząbek szamerowany. Kto nie dał drapaka, kto nie chciał zakrakać, ten został internowany. W grudniu 1981 roku polska władza wprowadziła na terenie Polski stan wojenny. Na początku w obozach internowania panowały trudne warunki, jednak nikogo nie wywieziono daleko na wschód, na Białe Niedźwiedzie. W lecie, po 8 miesiącach, obozy internowania stały się już swego rodzaju oazami wolności, gdzie w pewnym sensie panowała większa niż na zewnątrz murów swoboda i dobrobyt. Do obrony zakładu pracy, niezależnie od wielkości, należy powołać sztab 20-osobowy. Najważniejsze, aby przemyśleć wszelkie możliwości walki tkwiące w maszynach i sprzęcie znajdującym się na zakładzie. Przytoczę ci, Ewolku, kilka konkretnych przykładów, jakie omówił prelegent. Rury należy ciąć na krótkie odcinki, wypełniać piaskiem, cementem, gipsem i przenosić na dachy hal fabrycznych. Kiedy ZOMO będzie w uliczkach, między halami, można to spuścić im na głowy, wykorzystując spadki dachów. Inny przykład. Na wykorzystanie zjawiska wahadła. Suwnica w hali fabrycznej podjeżdża do drzwi, przez które spodziewany jest atak ZOMO, podwiesza się do niej solidny ciężar, druga suwnica podciąga go do góry, odjeżdżając w głąb hali i czekamy. Poprzez wyłączenie korków gdzieś na rozdzielni, ciężar podciągnięty do góry uwalnia się, wahadło opada w dół i rozbija to, co znajduje się w bramie hali fabrycznej. Na przykład transporter opancerzony. Tak to mniej więcej pozostała mi w pamięci pierwsza prelekcja z cyklu, który bym nazwał Uniwersytet Białołęcki. Zakład karny Białołęka, czwartek, 12 sierpnia 1982 roku. Twój Michał. Po powrocie z łaźni zastałem kilku kolegów oczekujących na wiadomości. Senior tego grona, nobliwy starszy pan Krzysztof Wolicki, wita mnie i prosi, żebym mówił, za co, w jaki sposób, o sobie. Wykład z historii i filozofii miał dzisiaj Kazio Wójcicki, młody filozof z kręgu więzi i kiku. W celi zebrało się kilkanaście osób. Kazio mówił prosto i bardzo ciekawie o Kancie. Rozpoczęła się nawet poważna dyskusja, lecz wygnano nas do cel, bo zrobiła się pora rozdawania kolacji. W każdym razie niebo gwiaździste nade mną, prawo moralne we mnie. A ja cię całuję mocno na dobranoc. Twój Michał. Białołęka, 15 sierpnia 1982 roku, niedziela. Kochanie, wreszcie kończy się dzień pełen wrażeń. Odbyła się dziś rano manifestacja w czasie spaceru. Był to jakby symboliczny udział w warszawskiej pielgrzymce pieszej do Częstochowy.
Kryminalni patrzyli w milczeniu. Po zrobieniu jednego kółka nastąpiła modlitwa i zakończyło się to wezwaniem, aby rozmyślając i modląc się, przebyć jeszcze 8 okrążeń. Te 9 w sumie okrążeń ma symbolizować 9 dni pielgrzymowania z Warszawy do Częstochowy. Nie dane mi było przejść pełnej trasy, ponieważ zagarnęli mnie Kazio Wójcicki i Grześ Chrostowski. Okazało się, że księża zaproponowali napisanie listu do papieża. Sformułowaliśmy to jako pozdrowienie, powiadomienie go o naszej manifestacji i prośbę o modlitwę. Podpisało około 40 osób. Kazio opowiadał, jak to któregoś dnia zrobili eksperyment z Jurkiem Buławą. Pozwolili mu mówić i nie wtrącali się. Monologował przez godzinę i 40 minut, zanim zorientował się, że go nie słuchają. Myślę, że przykład takiego Jurka jest dosyć skrajny, ale nie odosobniony. Tu są faceci, którzy potrafią mówić godzinami, mogąc zamęczyć. Jest już noc, koledzy śpią. Noce są już chłodne i przymykamy okno, które w dzień jest jeszcze otwarte na oścież. Zaczyna śmierdzieć kibel. Nie ma kolanka, więc otwarty jest wprost ku rurze kanalizacyjnej. Te pierwsze euforyczne niemal wrażenia, jakie odnosiłem, przechodzą. Pozostają kraty. Jestem zajęty od rana do wieczora, nie mam wolnej chwili, ale połowa facetów tutaj siedzi już 8 miesięcy. Nie sposób sobie tak wypełniać dni, żeby nie mieć czasu na myślenie. Mnie nie ma w domu już 10 dni. Całuję cię. Myślę o was wszystkich. Michał. Białołęka, 18 sierpnia 1982 roku, środa. Zaskoczyłaś mnie nielicho dzisiejszą wizytą. Spodziewałem się ciebie w przyszłą środę, ale było to zaskoczenie nad wyraz miłe, ogromnie miłe. Bardzo to było wzruszające i pouczające, jak opowiadałaś o różnych zachowaniach znajomych i rodziny. Całuję cię, Michał. 19 sierpnia 1982 roku, czwartek. Dziś rozpoczęła się Spartakiada Białołęcka. Była sztafeta dowolna na 12 okrążeń. Ja w tej sztafecie przebiegłem jedno okrążenie, ale do tej pory nie biegałem takich sprintów i bolą mnie mięśnie nóg. Masowałem, rozluźniałem, ale ciągle bolą. Na naszym terenie jest kilka kotów, w tym 3 malutkie. Ciekawe, gdzie się chowają, gdy przychodzi deszcz. Te małe potrafią godzinami baraszkować. Leżą sobie w krzakach żywopłotu i obgryzają nawzajem. Wczoraj pod czwartym barakiem biegał szczur, ogromny, dorodny. Najpierw go podziwiali, później przymierzali się, żeby go zabić, ale nic z tego w końcu nie wyszło. Coś wyraźnie zmienia się w moim nastroju. Zaczynają się dni bez historii. Pewno jutro nie będę pamiętał, co było dzisiaj. Rozmawiamy sobie, na razie żartując, jak to będzie jesienią, zanim zaczną grzać kaloryfery. Jak tu ściągnąć wódeczkę na jakieś okazje? Ja przecież będę miał imieniny. Zbyszek Sarata zaproponował, że ściągnie opłatek. Józek Ruszar zaprosił nas do swojej celi na obiad. Jako wkład przynieśliśmy sałatkę z pomidorów i jogurt oraz własne platery i sztućce. Okazało się, że współmieszkańcy Józka mają tego dość. On gotuje, a potem dyżurny celi musi zmywać po przyjęciu. Minęło równo 2 tygodnie od czasu, kiedy wyszedłem z domu. Mógłbym już wrócić. Całuję cię, Michał. Mm-hmm.
Na spacerze kwitną rozmowy i dyskusje. Tak chyba wyglądały szkoły filozofów w starożytności. Mędrzec o siwych skroniach, perorujący do trzutki maszerujących dzielnie dookoła niego uczniów. Z komitetu prymasowskiego przyszły pomidory i jabłka. Mietek, mający złamaną nogę, dostał kulę. Andrzej czyta tygodnik powszechny, który przyszedł z paczkami specjalnie na jego nazwisko od Maji Komorowskiej. Pod wieczór wzięliśmy się za robienie kopert. Wyobraź sobie, że najróżniejszych stempelków jest tutaj około 20. A przecież wiele zostało wyniesione już za druty. No, jeszcze trochę muszę przygotować się na ewentualność wywózki. Dobranoc. Twój Michał. Sierpnia, niedziela. Kochanie, na spacerze odpuściłem sobie kulturę fizyczną, za to patrzyłem moim dokumentacyjnym okiem na biegających i spacerujących ludzi, na siatkówkę, na przekazywanie papierosów kryminalnym więźniom, a potem była msza. Pojawił się ksiądz Sikorski po wakacjach. Jest jakby stałym kapelanem Białołęki. Całuję cię, Michał. Białołęka, 24 sierpnia, wtorek. Kochanie, dochodzi 11 wieczór. Koledzy śpią, a ja po mozolnym dniu nastawiłem sobie radyjko Andrzeja i słucham głosu Ameryki. I wiem wszystko, co się dzieje na świecie. Że Wałęsę znowu wysunięto do Nagrody Nobla, o sytuacji w kraju. A najciekawszy był dla mnie długi reportaż z premiery trzech jednoaktówek Głowackiego w Nowym Jorku. Były rozmowy z nim i z Falkiem, który tam się znalazł. Felek Falk zapowiedział, że za parę dni wraca do Polski, że kończy mu się stypendium. Ta cała technika jest niesamowita. Sam poniekąd w tym robię, ale jak sobie uzmysłowię, że ja tu siedzę w kryminale z przemyconym mini-radiem przy uchu, a tam kolesie w Nowym Jorku i ja ich słyszę, to szczęka mi opada. Ale dość tych żartów. Coś znowu nawaliło z wodą, nie było kąpieli. Jestem już nieźle zapyziały, a jutro widzenie z tobą. Może rano będzie kąpiel. O 15:00, jak siedliśmy do stemplowania kopert, to siedziałem do tej pory, bo chcę ci przekazać tę partię. Twój Michał. Białołęka, 26 sierpnia 1982 roku, czwartek. Kochanie, 9:15, jedziemy. Wszyscy. Obudzili nas o 7:00 i kazali się spakować. Na ogół cicho, spokojnie. Kolesie z 26 protestują, twierdząc, że nie pakują się, dopóki nie zostaną powiadomieni, dokąd wyjeżdżają. Ale oczywiście zasadnicze pakowanie odbyło się już wczoraj. Nie sprawdzali nas wcale. Już w bramie chorąży, który był dowódcą naszego konwoju, zdradził kierunek jazdy. Załęże, Rzeszów. Jarek, Zbyszek i Marek uzupełnili te wiadomości na karteczkach, które były przygotowane wcześniej. Spreparowali kratkę przy wywieczniku z tyłu. Treść była krótka. 22 internowanych z Białołęki, wywózka do Załęża, zawiadomić piwną. Konwój składał się z nyski na przedzie, kibitki i nyski z tyłu. Pierwsze kartki zostały wyrzucone przy wyjeździe na Stalingradzką, a potem tam, gdzie byli ludzie. Jeśli zatrzymywaliśmy się na światłach, to okrzyki, żeby zwrócić uwagę przechodniów. Orła wrona nie pokona, Solidarność, Białołęka i śpiew Boże coś Polskę. Duchota w tej kibitce straszna. Jak jedzie się, jest minimalny przewiew, ale jak stoi, to zgroza, a na dodatek większość palących. Wędzarnia.
27 sierpnia 82 roku, Załęży, piątek. Kochanie, przyjęcie było bardzo kulturalne. Pokazali decyzję komendanta stołecznego o przeniesieniu do Załęża. Lekarze, pytania o zdrowie, istny wersal. Wygląda na to, że na razie jest to obóz zbiorczy dla całego regionu południowo-wschodniej Polski. Jest tu w tej chwili około 180 internowanych. Rano, koło 8:30, obudził nas harmider w całym pawilonie. Walenie w drzwi i kraty. Okazało się, że nie wypuszczają na spacer. Wzięliśmy się powoli za organizowanie naszej celi. Na koło 10:00 pojawiła się pani stomatolog i zrobiła pobieżny przegląd uzębienia. Mam się do niej zapisać. Pół godziny później rejwach na korytarzu. Sprowadzają się jacyś goście. Okrzyki, że za chwilę nas uwolnią, że cele mają być otwarte. To, co obserwuję tu od paru godzin, to naprawdę zakrawa na jakiś cyrk. Idą faceci z niższego piętra, ciągną manele, miski, kwiaty i natychmiast rozpoczyna się wielki montaż i demontaż. Przede wszystkim elektryczność. Obok tego roboty ślusarskie. Goście zaczynają piłować zasuwy albo likwidować w nich jakieś zapadki. Na korytarzu jest krata zamykająca wyjście na wewnętrzną klatkę schodową. Chłopaki, nie wiem skąd, wydobytą żelazną sztabą zaczynają rozwalać te kraty. Hałas niemiłosierny, ale mniej więcej po godzinie tego rozwalania pojawia się z drugiej strony spawacz i chce zaspawać tę kratę na amen. Okazuje się, że chcą zejść tymi schodami do piwnicy, bo tam siedzi reszta internowanych. Nierozłączne kurwy dwie! BGP! BGP! W międzyczasie z prądem coś jest nie tak. I w ogóle nie ma napięcia. Na korytarzu jest jedno gniazdko. Oblężone jest w związku z tym bez przerwy. Walenie w całym budynku. Słyszę skandowane Gestapo. Znaczy, że gdzieś tam na dole działa Atanda. Oddział uzbrojonych pałkarzy domowców. Nasza krata na schody została sforsowana i tłum stoi przed kratą na niskim parterze, rozbijając kłódki i usiłując otworzyć zamek. Po chwili wszystko zostało otwarte. Pokazano mi cztery cele, w których wykuto ogromne dziury w ścianach. To jakaś małpiarnia. Ja z taką ekstremą nie mogę siedzieć, stwierdził Andrzej Zozula. Najwyraźniej nie mają w więzieniu ludzi, żeby to wszystko spacyfikować. Zomowcy już chyba porozmieszczani po całej Polsce w oczekiwaniu na demonstrację 31. A tu dzieje się Sodoma i Gomora. Od tego poranka codziennie łapanka szalała bez silnej ciekłości. Mężu zaś spierda zrobili internat dla członków Solidarności. I przerwane to jest apelem o ciszę, bo klawisze odczytują listę ponad 100 osób idących w transport do Łupkowa. Więc tak starają się zapanować nad sytuacją. 13 grudnia w nocy nie trafisz tak. Powali do południa, padł zastaw znak. Tak powstało nasze białe tango, za kapitan godnika WMO Zemka. Solidarność tańczy celi tango, za kapitan godnika WMO Zemka. Okazuje się, że jest jakaś szansa na wykonanie telefonu do ciebie. Może wysłanie telegramu. Wszystkie cele już się wstępnie zagospodarowały. Elektryczność podciągnięta. Przyszedł Józek z jakimś łomem i zaczynają odrywać klepki podłogowe w poszukiwaniu podsłuchu. Jednak nic nie było. Aż strach pomyśleć, jaki będzie tutaj pod więzieniem bałagan jutro. Rodziny na widzenia, a tu tylu gości wyjechało. Dziwne to wszystko, co się tutaj dzieje. Kocham cię i całuję. Michał. Załęże, 28 sierpnia 82 roku,
sobotę. Kochanie, dochodzi siódma wieczór. Minął dzień. Spokojnie. Rozmowy telefoniczne idą pełnym szyfrem. Już wiemy, że w Warszawie zielono, niebiesko i pada. Całuję cię. Twój Michał. Postscriptum. Kiedy byłaś w środę na widzeniu w Białołęce, wyglądałaś pięknie. Nie było wtedy nastroju, żeby ci to powiedzieć. Ale ciągle mam cię przed oczyma. Taką właśnie bardzo ładną. 29 sierpnia, Załęże, niedziela. Kochanie, usiłowaliśmy rano pospać, a tu krzyki na korytarzu. Wstawać, księża przyjechali. Nie zdążyliśmy zjeść śniadania, msza święta. Biskup z Tarnowa, ksiądz Władysław Bobowski, wygłosił piękne kazanie. Ledwie się msza skończyła, a tu wołają na widzenia. Od rana robi się zbiorcze listy dla księży, ale także dla klawiszy. Zdaje się, że mają jakieś manko w internowanych. Sprawa tego, co nam rodziny przywożą tutaj do kryminału, poruszyła mnie głęboko i dałem wyraz temu. Jest niedobrze, jeśli my tu w kryminale żywimy się lepiej niż wy na wolności. Dziś przez telefon znowu usłyszałem zdziwienie w twoim głosie, gdy mówiłem, że nic nie chcę. Jest odwrotnie. Większość tych rzeczy bym tobie dał. Ale to też nie wypada. Te paczki, biskupie, trzeba zjeść tu. No ale 13 papierów toaletowych już mam. Kupiłem normalnie za pieniądze na wypiskę. Uważam, że jazda tutaj nie ma sensu. Jednak uświadomiłem sobie, że dla ciebie też może to być swego rodzaju przygoda. Zobaczyć z bliska kolejny pierdel PRL. Kocham cię, Michał. 31 sierpnia 82 roku, Załęże, wtorek. Kochanie, o 12 odbył się uroczysty apel na spacerniaku. Pieśni, bardzo długa litania, ułożona specjalnie na tę okoliczność. Przemówienie Henia Bąka. Solidarni nasz jest ten dzień, a jutro jest nieznane. Leżymy tak, jak gdyby nasz był wiek. Bo wolny kraj, spokojnie kładź fundament. A jeśli ktoś nasz polski dom zapali, to każdy z nas gotowy musi być. Bo lepiej byśmy stojąc umierali, niż mamy klęcząc na kolanach żyć. Solidarni nasz jest ten dzień, zjednoczmy się, bo wspólny jest nasz cel. Pierwsza w nocy. Przez godzinę rozmawiałem z Jarkiem, chodząc po korytarzu. Padło hasło do głodówki. On i Zbyszek mają ochotę zacząć głodować. Ja mam stosunek raczej sceptyczny. A ty zaprowadzisz dzisiaj Marcinka do zerówki. Chciałbym być z wami. Całuję, Michał. 2 września 82 roku, Załęże. Ołowiane niebo, minorowy nastrój. Zaszedłem na spacerniak pobiegać. Deszcz nie pozwolił mi dokończyć mojego programu. Na korytarzu pojawiły się wystawione platery. Głodówka. Moi jeszcze śpią, a dochodzi południe. 4 września 82. Załęże, sobota. Kochanie, już mi minęło rozdrażnienie związane z tym nieudanym telefonem. Co będzie, to będzie. Przygotowałem się na twój przyjazd. Listy i załączniki gotowe. Thank you.
ciepło mi na sercu i radośnie i miło i chce mi się śpiewać. Dziś był dla mnie wspaniały dzień. Byłaś piękna i dobra. Musiałaś się nieźle umęczyć tą podróżą, a stać cię było na uśmiech i pogodę ducha. A największą radość sprawiło mi to, co o sobie powiedziałaś, że czujesz się jakoś silniejsza, twardsza, bardziej odporna. To chyba największy zysk z tego całego ambarasu. A to, co opowiadałaś o Marcinku, było naprawdę budujące. Całuję cię. Twój Michał. września 82. Załęże. Kochanie, miałem dzisiaj swój wykład na spacerniaku o fotografii i filmie w stanie wojennym. Słuchacze siedzą na ławeczkach, a ja na taborecie pod betonowym murem. Przychylnie zostało to przyjęte. Było nawet pytanie. Pani dentystka zapowiedziała wyciąganie nerwu. Całuję cię. Michał. września 82. Załęże. Józio ogłosił, że zrobi jutro obiad dla wszystkich. Chodzili po celach z wiadrami, zbierali wiktuały. Polne kwiatki, które mi przyniosłaś z wolności, trzymają się doskonale. Wsadziłem je w szczypak od lampy. Jak się je trąci, to się osypują. Ale tylko trochę są od ciebie, twój Michał. września 82. Kochanie, właśnie się zakończył nasz wspólny obiad, który wyprawił Józio. Do świetlicy kaplicy przyniesiono stoły, znalazły się białe obrusy, wszyscy usiedli, spałaszowali, pośpiewali i po wszystkim. Nie przywóź mi hantli, konserw ani butów. Ja tu niczego nie potrzebuję. Ciągle dostajemy jakieś darunki. Na wypiskę nie udało mi się już wziąć tyle papieru toaletowego, ile chciałem, ale wianuszek do domu mam. A po kolacji znowu do kopert, bo kilku chłopaków już czeka na stempel. września 82. Załęże. O 12 był krótki apel z okazji rocznicy najazdu Sowietów na Polskę w 1939 roku. Odśpiewaliśmy Polonię, chwila ciszy, krótka modlitwa i rota. Odnoszę wrażenie, że większość uczestniczy już w tych imprezach z lekkim przymusem. No cóż, nie jestem w stanie opisać ci swoich nastrojów po rozmowie telefonicznej z Marcinkiem. Działa na mnie jak trzęsienie ziemi. Cieszę się, że cię zobaczę. Jesteś już gdzieś niedaleko. Do jutra, Michał. września. Załęże. Kochanie, goździki jeszcze stoją. Czerwony trzyma się idealnie, ale białe skurczyły się i pożółkły. Asparagus stał się żółto-zielony. Józio obarczył mnie zadaniem zorganizowania kawałka linoleum. Chcę zrobić banknot. Wczoraj miałem przy sobie śrubokręt,
ale nie miałem noża. Teraz mam nóż i spróbuję gdzieś uciąć, bo w okolicach ambulatorium jest dobre linoleum na podłodze. Całuję cię, Michał. PS. O 23.35 z głośnika rozległa się muzyczka, sygnał i zapowiedź Radiowa Agencja Solidarności. Audycja trwała 15 minut. Ciekawe, czy było to słyszalne w innych pawilonach, u kryminalnych. Ta audycja była już drugą w historii Zawęża. 28 września 1982 roku. Likwidują Zawęże. Rozdzielają nas. Część jedzie do Kielc, ja niestety do Uherc. Kawał drogi. Całuję cię, trzymaj się. Twój Michał. Wędrujemy, wędrujemy z plecakami, mandurami, z pierna w pierna, PLL. Wędrujemy po ojczystej naszej ziemi, wrona ma ambitny cel. No i jesteśmy w Bieszczadach. Uherce były kryminałem półwolnościowym. Chociaż są kraty na korytarzu, drzwi do cel są normalne, na klamki, bez więziennych zamków. Konsekwencją tego jest brak kibla i bieżącej wody w celach. Tu siedziałem w tej celi. 82. Tu teraz jestem. Kiedyś... Chodźcie na łaźnię. Obecną. Tam jest otworzona tam. Dzięki. Tu. W umywalni wrażenie ohydy robi wiadro i miska pełna odpadków jedzeniowych, z których sączy się czerwona posoka z buraków. A kibel to cztery stanowiska do kucania. Względnie czyste nawet. Wieczorem o 10:30 wróciłem do celi i tu koledzy sprawili mi imieninową niespodziankę. Z kwiatkiem złożyli mi życzenia i odśpiewali 100 lat. Przyznam, że zapomniałem pomyśleć o tobie o 23:00, ale tego wieczora myślałem dużo o tobie, o domu. Kocham cię, Michał. 30 września 82 u Herce. Wyszedł dzisiaj Antoni Strzałkowski z elektrowni Rybnik. Fajny grubasek. W tutejszej szopce grał Breżniewa, podobno wspaniale. I to już czwarty Lońka Breżniew, który wychodzi w krótkim czasie. Teraz każdy chce objąć tę rolę. Po pożegnaniu starszy pan zagarnął mnie do celi 26, zachwalając wystrój wnętrza. Mieszkają tam obok Henryka Kani, Andrzej Rozpłochowski, członek Komisji Krajowej, oraz Michał Mąsior, również członek Komisji Krajowej. Też miał wczoraj imieniny. Złożyliśmy sobie życzenia. Czwarty to Leszek Waliszewski, przewodniczący regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Najwyższa ranga związkowa w obozie. Kawa, gaduchy. Pierwszy października 82 u Herce. Kochanie, wczoraj w południe odbył się bardzo uroczysty apel na spacerniaku z racji miesięcznicy zabitych w ostatnim dniu sierpnia. Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród, nie damy pogrześć mowy. Polski my naród, polski lud, królewski szep piastowy. Nie damy, by nas gnębił wróg, tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg. Dzisiaj po obiedzie nieoczekiwana wiadomość. Ignacy Czeżyk wychodzi na wolność. Pożegnanie wzbogaciło się o nowe elementy. Otóż kiedy cały tłum po normalnym rytuale pożegnania zaczął schodzić na dół, klawisze zamknęli kratę jak zwykle, chcąc wypuścić tylko zwolnionego. Ale chłopaki mają klucz.
Wszyscy znaleźli się na dworze. Odprowadzono go do furtki w siatce. Następnie przez blisko godzinę szły głośne, churalne śpiewy. Ignacy najpierw poszedł zdać do magazynu swoje klamoty, potem wzięli go na kipisz i załatwienie formalności. Była to akurat pora, gdy więźniowie kryminalni wracali z pracy poza zakładem. Na sąsiednim wzgórzu stoi budynek radiostacji. Obok niego bawiła się gromada klawiszątek, małych dzieci. W końcu zaczęliśmy uczyć je zieloną wronę. Klawiszątka okazały się bardzo pojętne. Ignacy wreszcie znalazł się za bramą. Wyciągnął skrzypce i zagrał na pożegnanie Poloneza Ogińskiego, pożegnanie ojczyzny. Po apelu i modlitwie urządziłem sobie kąpiel. Okazuje się, że między 19 a 20 leci zazwyczaj gorąca woda. Czuję się jak młody Bóg. Nastawiłem na noc pranie. Całuję cię, Michał. 2 października 82 u Herce. Panuje tu ogromna moda na różne prace ręczne. Prym wiodą makatki, na których zbiera się podpisy, oraz medaliki. Jest tu komplet narzędzi i różnych pomocniczych drobiazgów, który umożliwia taką robotę. Może się zmobilizuje do zrobienia czegoś takiego. Jeśli masz w rękach niewytarte 10 i 20 złotówki, to może je przywieź. Całuję, Michał. Obszerna porcja korespondencji z dni 3-9 października znajduje się niestety w archiwum Ubecji. Już teraz ogarnia mnie po prostu pusty śmiech, ale byłem wściekły. Przelałem to wszystko jeszcze raz na papier. A dzisiaj znów kipiszowali dość ostro i moje listy wpadły po raz drugi. Trzeci raz już nie mam ochoty odtwarzać wydarzeń minionego tygodnia, choć o zadymie z ostatniego poniedziałku muszę ci napisać. Pluton Atandy usiłował zgonić chłopaków ze spacerniaka. Chodziło o to, że po zewnętrznej części siatki znajduje się asfaltowa alejka, po której nam w zasadzie nie wolno chodzić. Ale chodzimy i przede wszystkim biegamy. Doszło do szamotaniny. Podniósł się krzyk, rwetes, oczywiście zamknięto kratę w bloku. Ponieważ tuż przed naszym przybyciem do Uherc chłopaki wywalili kratę z blindą na korytarzu pierwszego piętra, wszyscy, którzy byli zamknięci w pawilonie, wyskoczyli przez to okno po daszku na ziemię. Nas było znacznie więcej niż ich. Zatrzymali się, stracili impet. Rozpoczęła się pyskówka. Skończyło się na niczym, po prostu odeszli. Bez sensu. Zapowiedziano mi, że jeśli chcę być tolerowany towarzysko, powinienem przestać pisać. W zasadzie przyznałem rację, ale ze względu na ciebie nie mogę przestać. Napisałaś kiedyś bardzo pięknie, jak dużą wartość dla ciebie i dla nas obojga, choć rozdzielonych, mają te notatki, ich treść, ich materialny byt. Czasami po kilka razy dziennie biorę do ręki długopis i choć piszę o tutejszej rzeczywistości, jestem bliżej ciebie. Jeśli piszę o swoich myślach, to robię to dla ciebie. Trzynastego października 82 u Herce. Kochanie, wczoraj caluśki dzień do późna w nocy robiłem swoje fajanse. Przychodzi taki moment w ich obróbce, po polerowaniu, że cieszą oko. Ponieważ był w naszej celi zestaw do trawienia napisów, postanowiłem na siłę zrobić i to jeszcze. Oczywiście wyszło źle i dziś od rana zasuwam znowu na papierze ściernym. Opuszki palców mam już tak pościerane, że mi zaczyna lecieć krew. Nadwyrężyłem bark. Wczoraj odbyła się inauguracja nowego cyklu wykładowego. Odbyło się wręczenie indeksów. Zainaugurował Stefan Śnieżko, mówiąc o podstawach prawa. Ponieważ w ciągu dnia zaczęły dochodzić wiadomości o strajkach na wybrzeżu,
Ruszar zorganizował wieczorną iluminację. Apel, który normalnie jest o 19, wczoraj został przesunięty na 24. Byli chyba wszyscy. Z niczami napisali w oknach Solidarność i znak V. Poza Boże coś Polskę był jeszcze uherecki hymn. O Panie, który jesteś w niebie, wyciągnij sprawiedliwą dłoń. Wołamy z wszystkich stron do Ciebie, o polskie orły, polski dom. O Boże, z kruszcem miecz, co siecze kraj, do wolnej Polski nam powrócić daj, by stał się źródłem nowej siły nasz dom, nasz kraj. Entliczek, pętliczek, czerwony stoliczek, na kogo wypadnie, na tego bęc. Wyszedłem. Kochani, spotkała mnie zabawna przygoda. Zawsze, gdy wracałem do kraju z jakiegoś wyjazdu zagranicznego, pierwsze zetknięcie z realnym socjalizmem było cywilizacyjnym szokiem. Służba graniczna w Enerdowie albo w Opiści na lotnisku Okęcie. A w Zagórzu, w zasięgu bezpośredniego połączenia kolejowego z Warszawą dwa razy dziennie, poszedłem do niedalekiej knajpy zjeść obiad. Bo w składzie pociągu nie będzie nawet bufetu. Nowoczesny, paskudny pawilon. Tłum chłopów w sile wieku kiwających się nad kuflami piwa. Obok przy stoliku siedzi gość. Trzęsącymi się rękoma usiłuje coś zjeść. Zaczyna kasłać, dusi się, puszcza pawia. Cieszę się, że nie na mnie. Witaj w ojczyźnie. 14 października 1982 roku, Zagórz, stacja kolejowa, godzina 16:30.